I teraz z Krzysiem taka rozmowa nieopodana z dwa gołębniki, z tyłu fajna sceneria, a my chcielibyśmy teraz pobajerzyć z Krzysiem o okresie, który zaczyna się u niektórych hodowców praktycznie z końcówką lotów, mianowicie okres pierzenia. Krzysiu, jaką ty masz teorię wprowadzeniu gołębi w tym momencie, jak ten okres pierzenia się zacznie? Mieliśmy też takie pytanie właśnie od hodowcy, czy to możliwe, że w trakcie ostatnich lotów już się rozpoczyna okres pierzenia? No fizjologicznie wiadomo, że tak. Ale co ty o tym sądzisz? Jakie ty masz ewentualnie spostrzeżenia i uwagi w prowadzeniu hodowli? Bo jak wiemy, podczas pierzenia, ja uważam osobiście, że okres pierzenia to jest jakby sezon numer dwa. Czyli po lotach dostaje jeszcze zastrzyk energetyczny, bardzo duży ten gołąb, a on musi się odbudować do kolejnego sezonu i my się tu musimy skupić na konkretnych działaniach, prawda? Oczywiście, no to może nawet nie sezon numer dwa, tylko pierzenie to jest sezonem numer jeden, prowadzącym do, po prostu do sezonu lotowego. Ten sezon, jak przyśpimy, to możemy zapomnieć o sezonie lotowym, o jakichkolwiek wynikach i nawet o ukończeniu tego sezonu na jakimś tam poziomie. Co do tego tematu, że gołębie już się zaczynają pierzyć na końcówce lotów, tutaj mówimy o gołębiach dorosłych. Oczywiście, że będą się pierzyć i to zależy jeszcze w jakim stadium. Musimy, kurczę, pilnować tego, żeby one nie rozpierzyły się do tego stopnia, żeby nie zaczęły nam zrzucać, przypuśćmy, za szybko lotek lotnych w taki sposób, że jedno na przykład piórko jest delikatnie odrośnięte, już gołąb wyrzuca następne i powstaje duża dziura w skrzydle. No i ten gołąb już jest troszeczkę, jakby to powiedzieć, zdyskwalifikowany z lotów. Kolejne loty to będą tylko po prostu, no, będą nieznaczne i będziemy koszowali tego gołębia, a on biedak po prostu będzie przylatywał i tak dalej. Co to do tego pierzenia. U ludzi bierze się to może w przyspieszonym rytmie, gdyż wiadomo, jeżeli ktoś się o czymś dowie, o jakiejś suplementacji, o jakichś środkach i tak dalej, to trzeba podejść do tego troszeczkę z rozwagą, porozmawiać z kimś, zaciągnąć takiej wiedzy odpowiedniej, gdyż nie radziłbym stosowania tych środków w nadmiernej ilości na początku sezonu, kiedy loty są lekkie, wiatrowe. Wręcz możemy temu gołębiowi przeszkodzić niż pomóc. Co się z tym wiąże? On będzie się czuł mocny, on będzie się czuł naprawdę wypoczęty i tak dalej, i to po prostu prowadzi do przyspieszania procesu pierzenia. Jeżeli on się zbyt wcześnie rozpocznie ten proces, to później już go nie zatrzymamy, albo wręcz będzie to bardzo ciężkie, nawet z jakimś tam kombinowaniem, z przycinaniem lotek i tak dalej. To trzeba, nawet jeżeli byśmy chcieli tam przycinać czy coś, to trzeba rozpocząć i tak, wiadomo, przed okresem rozpoczęcia, w jakiejś pierwszej fazy zrzucania tych pierwszych lotek. Nadmierne pierzenie bierze się również z tego, gdy hodowcy na przykład nie koszują gołębia na lot tydzień w tydzień i przy tym karmią go mocno i suplementują tak samo jak te inne gołębie, które uczestniczą w lotach. Wiadomo, że ten gołąb, który leci tydzień w tydzień, on jest w jakimś rytmie, on nie jest w jakiejś tam cały czas w tej idealnej formie, wypoczęty, no i te pióra będzie on to rzucał później i wolniej. A ten gołąb, który jest oszczędzany, nie stworzone mu symulacyjne treningi i tak dalej, gdy zostanie w domu, no to wtedy on już wtedy jest naprawdę rozprężony i piórka zaczyna nam rzucać solidnie. Nawet może dojść do rozpierzenia pokrywy u gołębia, nie? A jeśli chodzi o sposób w tym momencie karmienia, żeby uzupełnić wydatek energetyczny, to na czym ewentualnie najlepiej się skupić?
tutaj mówię, żeby uzupełnić, ale chodzi o to, co pozostawione gołębie, czy gołębie, które lecą tydzień w tydzień? Lecą tydzień w tydzień. No to wiadomo, no, jak najbardziej na odbudowie oczywiście, nie? Najważniejsze są te pierwsze dni, to musi być ta karma zbilansowana, odpowiednia, no, która pomoże temu gołębiowi dojść do siebie, nie blokując mu tam żadnego trawienia i tak dalej. Przy odpowiedniej suplementacji na pewno szybciej doprowadzimy tego gołębia do formy i będzie to, no, procentowało na kolejne tygodnie, nie? Krzysiu, to takie pytanie, które nurtuje wszystkich hodowców w internecie i na świecie. Co robisz, żeby mieć progres co roku, a nie tylko raz w roku? Co robisz? Jakie działania podejmujesz? Na pewno jest to systematyczna praca. To jest przede wszystkim. To nie możemy sobie gdzieś tam odpuścić w pewnych okresów, na przykład, że kończą się loty, no ja wtedy zamykam drzwi i idę sobie i tam nasypię, czegoś tam wleję i będzie dobrze, bo one teraz już nie latają, nie konkursują i tak dalej, to już mogą sobie żyć same sobie, nie? No nie, niestety, tutaj jak już powtarzam, kończy się jeden sezon, zaraz zaczyna się drugi i ci hodowcy, którzy chcą lecieć i tak dalej, to bardzo dobrze o tym wiedzą i na pewno nie odpuszczają tych tematów, nie? Także no praca, jeszcze raz praca, również co? No dbanie o zdrowie tych gołębi, staranie sprowadzania się jakiejś odpowiednich gołębi pasujących do swojej hodowli, które po prostu bierzemy z jakimś po prostu założeniem, z jakimś przemyśleniem, co te gołębie miałyby nam, co te gołębie miałyby nam wnieść i po prostu czego my się po nich spodziewamy i czego oczekujemy. Podchodzimy, zresztą u mnie jest tak, że ja podchodzę do gołębia świeżego nawet mocniej niż do swojej gołębi. Ja nie znam tego gołębia, nie wiem, jak on naprawdę będzie się zachowywał, jak on będzie się spisywał. On ma się wykazać i to jest tylko jedynie ta droga. Jeżeli się ten gołąb, wiadomo, nie wykaże, to ten nie leci równo z moimi gołębiami, bądź daj Boże, żeby je wyprzedzał, no to wtedy pracujemy z tymi gołąbkami oczywiście dalej. Współpracujemy z tym hodowcą i kurczę, no staramy się to dograć jak najlepiej, nie? Ty prowadzisz hodowlę razem z Maćkiem, tak, dzielicie się pracą, wiadomo, hodowlaną. Jak możemy. Maciek głównie tutaj gra główne skrzypce, bo Maciek jest teraz praktycznie codziennie na miejscu. Nie od tego sezonu, praktycznie od poniedziałku do piątku nie ma. I co tam, uzupełniamy się tylko na telefonie i tak to wygląda, tak? A główna praca tutaj i wszystkie te zasługi, jakie te osiągi i tak dalej, to naprawdę jest w dużej mierze zasługa Maćka pracy. Teraz właśnie propos tego kombinowania, bo wielu hodowców jest impulsywnych. Co zobaczy, co usłyszy, zaraz stosuje. Więc ja osobiście uważam, że stosujmy to, co się sprawdza, albo korzystajmy z wiedzy pracy hodowlanej, którzy mają efekty, a nie słuchajmy wszystkiego wokół, bo czasami możemy się rozczarować, prawda? Prawda, no tutaj jest tyle rzeczy, tylu hodowców, tyle metod, ilu hodowców. I tutaj no, od tego słuchania wszystkiego to można by zwariować, że każdy tydzień moglibyśmy sobie ustawiać nawet pod co tydzień inaczej. Jeden tydzień pod hodowlę jedną, drugi tydzień pod hodowlę drugą. No niestety, to przez takie stosowanie nic nie dzieje się dobrze. Oczywiście możemy posłuchać, możemy pooglądać, wszystko jest dostępne i tak dalej, ale musimy sobie to przetrawić i przekalkulować, co tutaj w danym jakby to powiedzieć,
W danym okresie, nie? Nie, no nie, może nie do okresu. W danym temacie się sprawdzi w naszej hodowli. Jak my postępujemy z gołębiami i tak dalej. Czy to faktycznie będzie miało jakieś odzwierciedlenie. Nigdy nie wchodzimy, nie robimy jakichś radykalnych zmian, jakichś takich totalnych, że w tym roku robiliśmy tak, a w następnym robimy tak. Niestety, trzeba się tego czegoś trzymać i kurczę, to na pewno przyniesie nam jakieś większe wymierne skutki co do tej pracy i to na pewno zaplusuje, będzie to plusowało w skutkach, kurczę, progresywnych, nie regresywnych. A oczywiście nie możemy się gdzieś tam zatrzymać, tak jak wielu hodowców gdzieś z troszeczkę, jak to powiem, tak zwanej starszej daty, gdzie zatrzymali się może na latach 80. Wcześniej latali dobrze, a teraz nie mogą na przykład serii odbijać, nie? No to też nie możemy się do czegoś takiego po prostu dopuścić, że przestaniemy, zatrzymamy się tylko i wyłącznie na swoich gołębiach, bo ślepo uwierzymy, że to już są takie super gołębie i tak dalej, nie musimy nic robić, one sobie dadzą radę i wystarczą nam na, nie wiem, jakieś bardzo długie lata, tak? Niestety, tak nie jest. Wszystko idzie do przodu, hodowle idą do przodu, gołębie też się zmieniają. Także tutaj trzeba troszeczkę też iść również i z czołówką, nie?